Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl, a ze mną Jakub Nowaczkiewicz. Witaj. Cześć. Jak odczucia po konferencji? W porządku. Gdzieś tam emocje już opadły. Także myślę, że było w miarę okej. Pozytywny odbiór. Na pewno chciałabym poruszyć temat tego, co ty chciałeś wyjaśnić na konferencji, a nie do końca zostało to wypowiedziane. Zostało, już zostało wyjaśnione, już nie chcę o tym gadać, ani nie chcę już tego poruszać, bo już zmęczony jestem strasznie tym tematem. Nie, ja sobie myślałam, że po prostu właśnie nie udało ci się dokończyć nie, tego. Nie, udało mi się wyjaśnić, gdzieś tam będę wypuszczał jakiś materiał, także... Widziałam, że ekipa dzisiaj, to znaczy członkowie ekipy, twoi przyjaciele byli jak zawsze z tobą dzisiaj. Wspierają cię? Czy z Mateuszem ćwiczysz? Tak. Mateusz ogląda wszystkie moje sparingi. Poważnie, na wszystkie moje sparingi, bo chłopaki w ogóle tam ode mnie z ekipy przyjeżdżają na wszystkie moje sparingi. Zawsze mam taką małą widownię na tych sparingach. Rozumiem, a powiedz, bo ty po pierwszej wygranej ze swoim przeciwnikiem na High League, na jedynce, właśnie miałeś taką sytuację, że dużo osób odmawiało jakby walki z tobą i bali się ciebie? Jak myślisz, jak to wyglądało? Ciężko powiedzieć, nie wiem, nie wnikam to. Jak dostałem opcję walki gdzieś tam z moim przeciwnikiem, żeby tam nie obrażać go. I na razie się skupiam na tym, a później się zastanowię, czemu gdzieś tam ktoś nie chce brać ze mną walki. A czy masz jakiegoś wymarzonego przeciwnika? Nie. Czyli na spokojnie jesteś też takiej myśli, że możesz pokonać każdego? Nie wiem, czy mogę pokonać każdego, ale na pewno bardzo się będę starał. Ale w swojej kategorii wagowej, czy tak. Chciałbyś zmienić na przykład? No myślę, że jak gdzieś tam będę miał ciężej od tych przeciwników, no to będę może szedł kategorię wyżej, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo chcę się skupić już w pełni na tej walce, bo było strasznie dużo rzeczy, które mnie rozpraszało, więc teraz chcę się już skupić tylko na tej walce, wyjść, zrobić robotę i odpocząć. A jak zamierzasz odpoczywać, jeżeli uda się wygrać? Na wakacje jadę, od razu jadę na wakacje. Gdzie? Miałem wrócić do streamowania, jeszcze się nie zastanawiałem. Po prostu sprawdzę bilety i kupię sobie gdzieś bilet i lecę odpoczywać. A jest taka odpowiedzialność, taki stres, jakaś presja? Czujesz to, czy nie? Na pełnym luzie. Na pełnym luzie, jak zawsze. Czy Hubert jest osobą, której nie lubisz? Można tak powiedzieć? Bardzo dużo stracił w moich oczach. Trochę zyskał, na początku nic z niego nie miałem. Później trochę stracił. Później trochę znowu zyskał. I teraz bardzo dużo stracił, więc zostajemy, tak jak powiedziałem, już na strefie tej konfliktowej i już czekam już do walki. Już nie chcę już ważenia, już nie chcę nic, już chcę po prostu 5 luty, Tauron i zrobić robotę i to taką, żeby później dopiero mogli o mnie mówić, że nikt się ze mną nie chce bić. Kuba, a powiedz, czy jeżeli pokonasz Huberta, to będziesz chciał się z nim pogodzić? Jest mi to kompletnie obojętne. Kompletnie mi to jest obojętne. Jakby... Czyli konflikt może zostać mimo walki? No nie jest mi całkowicie obojętnym człowiekiem. Jak mnie nie będzie prowokował, to jakby nie będzie między nami żadnego konfliktu. Jak mnie będzie prowokował, no to konfliktu nie zażegna, czy to się bijąc ze mną, czy nie wiem, czy próbując się godzić. Wiesz co, jeszcze ostatnie pytanie, widzowie, nie wiem, czy ty na Instagramie wstawiałeś odpowiedź na ten temat, zastanawiają się, co dokładnie pokazywałeś Hubertowi, czy rozwiązałeś z nim tą sprawę z materiałami, które podsyłali jego znajomi. Pokazałem mu część, że te rzeczy, które mam, są mocne i one nie mogą wypływać do internetu, ale pokazałem mu i udowodniłem mu część rzeczy, drugą część rzeczy mam jeszcze zostawione ze sobą, ale to nie jest ważne, jakby to już nie jest jakby w ogóle istotne. W każdym razie zostało to między wami jakby wyjaśnione. Po części tak. Rozumiem. To słuchaj, ja ci życzę powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.